Cześć, witam Cię w kolejnym nagraniu pełnym przydatnych, praktycznych zwrotów i wyrażeń. Co dzisiaj na tapet? Jak odmówić? Jak przyjąć zaproszenie? Jak zrobić to z twarzą, nie wyjść na gbura? I przede wszystkim po angielsku! Oglądaj dalej! Po pierwsze, jedna ważna informacja i zapamiętaj to na zawsze. Niezależnie czy przyjmujesz, czy odrzucasz zaproszenie, w anglosaskiej kulturze przyjęte jest, że człowiek wychowany za nie dziękuje. Bo czasem taka radość i ekscytacja z tego, że nas gdzieś chcą, że no albo żal, że nie damy rady tam się stawić, abyśmy szczerze chcieli, już się zaczyna wylewać z nas jakiś potok słów składnych lub mniej składnych, powoli. Najpierw podziękuj. Podam Ci trzy możliwości, trzy sposoby, jak to zrobić. I niezależnie, czy to jest stęka na egzaminie, który przed Tobą, czy to jest po prostu życie, podziękuj. I dopiero odmawiasz lub się zgadzasz. Trzy krótkie sposoby na to, żeby podziękować. Thanks for the invite. Thanks for the invite. Invite, invitation. Bardziej oficjalne oczywiście będzie powiedzieć thank you for the invitation. Powtarzaj ze mną, hej, nie próżnuj tam. Thank you for the invitation. Albo, jeśli to bardziej nieformalna okazja, powiesz krótko thanks for the invite. Mamy dwa, obiecałam trzy. Bardzo na miejscu będzie też dorzucić it's so nice of you to think of me. Albo, jeśli jesteśmy w komplecie, it's so nice of you to think of us. Czyli it is, it's so nice of you. You to zarówno ty, jak i wy. To think of me lub o nas. It's so nice of you to think of me. It's so nice of you to think of us. Dobra, mamy podziękowane. Możemy przechodzić dalej. Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. To co? Najpierw myśl z zasady, że lepiej być niedostępnym? Odmawiamy. Tego uczymy się najpierw. No i można powiedzieć tak, oczywiście po podziękowaniu. I can't make it. I have something else going on. But thanks anyway. I can't make it. To jest hiper ważne do zapamiętania, bo znaczy nie dam rady. I can't make it. I have something else going on. Coś innego nie pozwala mi dołączyć. But thanks anyway. Oh, thanks. That sounds great. But something came up this morning. That sounds great. Brzmi świetnie, bo tego używamy, kiedy ktoś nam już coś opowiedział, co to tam się będzie działo. That sounds great. Nie, no to brzmi jak impreza. But something came up this morning. No coś mi tam rano wypadło. Oczywiście warto dorzucić so nice of you to think of me. Albo można to załatwić krótko. Sorry, rain check? Rain check? Załatwia mi tyle, że tym razem nie dam rady, ale chętnie następnym, jeśli będzie taka okazja. Sorry, rain check? Czasem jest tak, że coś osobistego staje nam na drodze i można to spokojnie powiedzieć. So, sorry, it's personal. It's personal, but thanks for the invitation. Maybe next time. Albo, powiedz to na odwrót, next time, perhaps. It's personal, łatwo to rozumiesz. But thanks for the invitation, to już umiesz. No i te też dwa proste. Maybe next time, perhaps. Czasem po prostu nie mamy siły i ochoty. Oh, that sounds great. But I'm shattered. I'm shattered, I'm exhausted. Można powiedzieć też busy. No przecież też, jeśli z kimś znasz się dobrze, to on zrozumie, że jest się busy albo jest się exhausted, tak? Zajęty, wyczerpany. Not this weekend. You know I'd love to, but not this weekend. To wszystko można też powiedzieć oczywiście w dłuższy sposób. To tell you the truth, it's been a long week. And I'm on my last legs. I just need some downtime. I need some me time. I need some downtime because it's been a long week. I ja potrzebuję trochę złapać oddechu, trochę się wyciszyć, so it's been a long week and I need some downtime. Some me time. Potrzebuję
dla mnie trochę czasu, but thanks anyway. O tym pamiętaj. No i na koniec, to, że ja nie idę, to dlaczego nie mam życzyć im dobrej zabawy? A więc have a good one, have a great time, have a great party. Have, miej, bawcie się dobrze. Have a good time, have a good one, have a great party. No można by je mnożyć, ale coś w tym stylu użyj. No a teraz czas przyszedł na to, żeby wziąć udział w tej imprezie, czyli się zgadzamy. I tu jest ok, jest fajnie, bo to można zrobić krótko. Można powiedzieć po prostu count me in. Count me in. Count, liczyć. Czyli wliczaj mnie w liczbę gości na imprezie. Count me in. Można powiedzieć chyba jeszcze krócej. I'm down. I'm down. Czyli ja w to wchodzę. I'm down. Też krótko. I'll be there for sure. I'll be there. Będę tam for sure, na pewno. I'll be there for sure. That sounds great. Mogę dorzucić luzacko. Okay. All right then. W sensie spoko, no dobra. Bez wielkiego entuzjazmu też można iść na imprezę. Mogę ucieszyć się. Oh, I'd love to, thanks. Bardzo bym chciała. I'd love to, thanks. Oh, thank you, I'd love to. Oh, thank you, I'd love to. I'd love to come, I'd love to be with you. Nie trzeba powtarzać, I'd love to. Będą wiedzieć, o co chodzi. No i teraz, jeśli już idziemy, można spytać, jeśli to jest impreza, no taka w gronie znajomych, może sąsiadów, może w pracy. What shall I bring? What should I bring? Czyli co mam przynieść? What should I bring? What shall I bring? Albo jeszcze, what do you want me to bring? Jeszcze bardziej bezpośrednio. Co mam, co powinnam przynieść, co chcesz, żebym... What would you like me to bring? Co byś chciała, żebym przyniosła? What do you want me to bring? Całkiem bezpośrednio. What would you like me to bring? Trochę bardziej łagodnie. Mamy wyrażeń całą listę. Te wyrażenia znajdziesz na naszym Instagramie, na którego zapraszamy. One tam są w postach. Możesz je ćwiczyć ze mną, słuchać tu więcej niż jeden raz i śmiało mów ze mną. Nawet jeśli jedziesz transportem publicznym, a co? Mów na głos, bo tak najszybciej się uczysz. Wyobrażaj sobie sytuacje, w których używasz tych wyrażeń, jeśli jeszcze dzisiaj nie jesteś w stanie użyć ich w tej sytuacji anglojęzycznej. Zrób to na razie w swojej głowie, mów na głos i do zobaczenia w kolejnym nagraniu albo na naszych kursach w Encio.